Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neoraz i zapraszam was do kolejnego odcinka z Total War Warhammer 2. W ostatnim odcinku zdecydowaliśmy się zaatakować naszym arkanem czarnym Bagar, czyli frakcję Bractwa Nekrarchów, czyli wampirów, którzy tutaj sobie żyli, albo raczej nie żyli, bo zajmują oni nam po jednym regionie z dwóch prowincji i no i nie możemy przez to wydawać dekretów. Do tego w międzyczasie podbiliśmy Al-Haik, czyli jakby stolicę Błędnych Rycerzy Tegana. Teraz oczywiście ich stolica to jest Martek, ale to tylko na chwilę, bo zaraz ich zniszczymy królem Hekenurusem w następnej turze. Tu natomiast staramy się dogonić armię Rakala. Już mniej więcej mam pomysł, jak to zrobić. W międzyczasie spróbowałem, ogólnie sprawdziłem, jak ich dorwać. Jest taki problem, że oni są od nas szybsi i nie wiem dlaczego. Skoro nie mają lorda, a mamy wykupiony perk wędrowiec, powinniśmy ich wyprzedzać, ale mimo wszystko okazuje się, że oni są od nas szybsi. Ale w międzyczasie znalazłem sposób, żeby ich dogonić. Najpierw musimy wejść w tryb marszu i stanąć gdzieś mniej więcej o tutaj. O tu. I teraz w następnej turze oni powinni przejść tutaj, a potem ich tutaj złapiemy. Przynajmniej według planu. Bo jaki oni mają teraz tryb? Oni mają tryb marsz też. Dobrze. W międzyczasie chciał... No, nie ścinaj się już. Dobra. W międzyczasie chciałbym sobie zbudować tutaj... Aha, tego na razie nie mogę. Tego też to sobie zaoszczędzimy na wykup tych piramid. Tak, rozwój wszystkie prowincje i tu powinno być jeszcze jedno w sumie, ale to na trzecim poziomie. To w porządeczku. Ta piramida będzie za 3 tury. Dobra, to na razie sobie zaoszczędzimy pieniążki. A ile będzie, jakbyśmy to zrobili? Rozdwój. Też w sumie całkiem sporo. 7 punktów, ale nie opłaca nam się. Wolę poczekać i kupić sobie od razu to. Dobra. To w takim razie przejdźmy do ataku i zaatakujmy Begar. A raczej Bagar. Zobaczmy, jak wygląda mapa. Wygląda tak, będzie w sumie całkiem prosta walka. Oni powinni do nas zbiegnąć, bo my mamy katapulty. Oni nie mają strzelców ani katapult, to powinni łatwo paść. Bo mają słabą armię, zwykłe szkielety wojownicy, którzy mają 29 dyscypliny. Do tego widzę, że mają jeszcze coś na minusie. Pewnie z powodu moich jakichś tam jednostek. Aha, jeszcze z takich... kwestii informacyjnych. Próbuję nagrywać innym programem niż ostatnio, niż zazwyczaj nagrywam, bo zazwyczaj nagrywałem OBS-em, a teraz próbuję takim innym programem i powinna być w sumie chyba lepsza trochę jakość nagrania, tak mi się wydaje. Przynajmniej z tego, co zauważyłem, ten program, którym teraz nagrywam, mniej obciąża komputer, jest lepsza płynność i jest lepszy filtr skalujący obraz, więc powinno być w sumie znacznie lepiej. Dobra. Więc teraz stoczmy bitwę.
Dobrze, udało nam się wygrać. Walka nie była zbyt ciężka i zbyt ekscytująca. Powiem szczerze, że była dość prosta, nawet nie wiem, czy będę ją jakoś montował specjalnie. Po prostu wystarczyło stać i czekać na nich. Oni jeszcze się trochę zamotali i stali w takim szyku po drugiej stronie przełęczy i nic nie robili przez pewien czas. No i tak poza tym straciliśmy tylko 12, oni całą armię stracili, więc to pokazuje, jak silni jesteśmy. I głównie straciliśmy tylko rycerzy jadu Asa, bo ich wysłałem naprzeciwko chyba 4 ich oddziałom, takim chyba tym grobowej straży i chyba cmentarne poczwary ich zaatakowały. A oni po prostu śmieszne ilości zabili, 12. Nasza armia jest bardzo, bardzo potężna, a to jeszcze nie są szczyty jej możliwości. Okupacja. Dzielny, szaleńcza odwaga. Najwyraźniej na kostkach wypadła podwójna jedynka. Osobiście wzięto udział w walce podczas bitwy. Premia do szarży, dyscyplina. Premia do szarży... Dobra. Prowincja zabezpieczona. Burza nekromancji. Kolejna region z burzą. Fajnie. Szkoda, że na wszystkich się wtedy nie robi ta burza, ale bylibyśmy wtedy zbyt OP. I możemy wydać dekret. Ogólnie tu mamy dobre, więc możemy dać stawkę podatkową większą, bo na razie mamy dobry podbój. Możemy wydać też kolejny punkt nauki. To nam niekoniecznie. Pijawkę dusz moglibyśmy dać za taniej, bo też ją dosyć często z niej korzystam. Ale czy na pewno ja chcę tą pijawkę dusz, czy wolałbym może to purpurowe słońce? No niech będzie może ta pijawka dusz, bo teraz jest 9 i minus 2. 11. Chociaż czy ja chcę ją ulepszać w sumie, bo za tą droższa to jest tylko wzmocnienie czaru. Ale też dla zwykłej pijawki. Aha, bo jakby to dotyczyło tylko niższe koszty ulepszonej pijawki, to bym tego nie brał, bo ulepszoną pijawkę to tam mniejsza z nią. I tak nie muszę z niej korzystać za bardzo. Ale ja będę miał wtedy... I chyba będzie wtedy tyle samo kosztować z tego, co widzę. Ulepszona pijawka, bo tu 9. Chociaż nie, a zwykła pijawka dusz? Ile kosztuje zwykła pijawka dusz? W sumie nie wiem. Tu będę miał. 8. No to będzie się opłacało, dobra. Będzie taniej. I mamy bagar. No i świetnie. O to mi właśnie chodziło, żeby mieć ten bagar. Dobrze, dostępne ulepszenie, nie za bardzo mnie to interesuje i kończmy turę. Wdrożono intrygę zszerzenia zarazy, ale to nie na nas. Intek gotowy, uzyskano cechę, zasięg ruchu na mapie kampanii. Prosty w pokładzie, jeśli potrafi zachować posiłek w żołądku, gdy innym już się ulewa, nadasz się do marynarki. Dobrze. I zobaczymy, jak to wygląda w takim razie. My will be done.
No i widzę, że oni robią sobie z nas żarty. Dobra, to ty płyń tutaj szybko. Mam nadzieję, że go teraz nie zabiją, bo się chyba załamie. Na razie nie widzę, żeby tu byli. Oni chyba poszli walczyć z Kalidą i przegrali, takie mam wrażenie. A ten... tego chyba nie zabije. Przynajmniej takie mam wrażenie. Czas leczenia ran. Dobra, to ja bym wolał temu dać to. Tak, temu daj to. Odporność na magię. Dobra, niech to będzie tak. No i patrzcie, oni zawsze, zawsze staną tak, że nie można ich dorwać. No jak ja teraz tutaj wejdę, to ja ich nie zaatakuję, co nie? Zapiszę sobie i zobaczę. Muszę zapisać, bo to jest zbyt ważne, a ja muszę ich dorwać. A to jest nieuczciwe, że komputer korzysta z takich tych. No, i oni sobie uciekają potem w głąb lądu. Nie. Tak być nie może, bo ja ich będę był w takim tempie, to ja będę mógł ich gonić do końca świata. Bym musiał sprawić drugą ekstra armię, żeby ich złapać. Nie, tak nie może być. Teraz nie do końca odbywa się to tak, jak zaplanowałem sobie wcześniej, bo widzę, że oni trochę inaczej się ruszają. Na próbie udało mi się ich złapać. Teraz nie za bardzo mi to idzie. Ale jakbym na przykład wziął i stanął sobie tutaj. O. I sobie tutaj stał, a ten Inftef by w końcu tu przyleciał i by ich zablokował w pewnym momencie. Szczególnie, że oni sobie odbudowywują armię. To jest nieuczciwe, że oni mają taki zasięg ruchu. Przynajmniej moim zdaniem. Możemy tu sobie kupić w końcu piramidę księcia Tutankanuta. Wieczny książę ześle na swoje ziemię dobrobyt w zamian, rzecz jasna, za fanatyczne uwielbienie. Dobrze, niech się tutaj buduje. Niestabilność powinna sobie spaść, a my ruszamy dalej w tym kierunku. Mhm. I ostatnia... ostatni bastion Bractwa Nekrarchów w końcu upadnie. No, tu sobie poradzą. A my natomiast zaatakujemy Martek. Nawet zastanawiam się, czy by nie dać autorozstrzygnięcia, bo to jest... poniekąd śmieszne, że my musimy ich atakować. Co oni nam mogą zrobić w sumie? Chyba nic. Dobra, może stoczę tą walkę i ją wam pokażę. Ona będzie ciekawsza. Dobrze, jesteśmy już na polu bitwy. Tak oto wygląda to oblężenie i to miasto, które po teraz Martiak, czy jakoś tak się nazywało. Tutaj przeciwnik rozstawił swoje siły. Znowu dał rycerzy królestwa tutaj na ten punkt. Nie wiem, dlaczego tak komputer zawsze robi. Dla mnie to jest głupota. To jest najsilniejsza jego jednostka, a trzyma je zawsze z tyłu. Tak się boi o stratę tego punktu. Przecież on i tak jest mądry. On mógłby spokojnie przekierowywać potem taką jednostkę tutaj na tył, a nie trzymać tak dobrej jednostki z tyłu. Naprawdę mógłby spokojnie ją przecież przekierować, jakby coś się działo. Poza tym ja latającymi jednostkami nie mogę tutaj przelecieć i sobie usiąść i przejąć tego punktu. On tak się zachowuje, a poza tym moim zdaniem on mógłby spokojnie sobie dać tam, nie wiem, zbrojnych starczami albo coś takiego. Albo w ogóle nikogo najlepiej. A miałby fajną jednostkę do ataku. No ale to już jego sprawa, a nie moja. Co nie, jak się zachowuje.
Przecież to ja, nie ja jestem nim. Typowa formacja u mnie natomiast jest łucznicy, moje wieże oblężnicze, taran na przodzie, tutaj z boku będą włócznicy po murach się spinali, rydwany do pomocy, żeby ostrzeliwali, gnilce nad armią, żeby pomagały atakować łuczników na murach i ustabi i grobowi łowcy, którzy wbiegną przez bramę, gdy już ona stanie otworem. Gnilcy atakują tutaj łuczników, żeby już dłużej nas nie ostrzeliwali. I za niedługo brama powinna zostać zniszczona. Czy jeszcze nie? A, jeszcze nie. No, ten teran długo podbiega pod tą bramę, ale później wystarczy parę. O, już jedno uderzenie i uszkodzenia 75. Jeszcze raz. O, no i proszę. Zniszczone. Ustawie ruszyły i grobowi łowcy również. Yes.
No i tak oto wygraliśmy. Wszystkie jednostki zaczęły uciekać. Nie za wiele mówiłem, bo co tutaj mówić? Oni nie mieli z nami szans. Komputer ogólnie źle gra, bo zostawia takie dobre jednostki jak rycerze królestwa na tyłach. Po co? Nie wiem, ale jak dla mnie robi głupio. The realm of souls fills with my foes. Udało nam się wygrać. Bitwa nie była ciężka, jak powiedziałem, dlatego zastanawiałem się, żeby dać automat. Ale jakoś to poszło. Mogę ich zniewolić. Frakcja zniszczona, podkopywacz. Przeprowadzenie obrężenia. Attend your king, slaves. I dajmy mu w takim razie może niech będą te urny kanopskie, bo by mi się przydały. Dobra, niech będą urny kanopskie. W ogóle już mamy 105 turę. To też jest całkiem fajna sprawa. Niech oni się tutaj odnowią. Ci też już są w sumie gotowi za jedną turę, więc ich wyślemy tutaj w tą stronę bardziej, w prawo, jak już się porobią. Tutaj możemy wybudować kolejne rozbudowanie. Nieprzydzielone punkty, bla bla bla. Aha, jeszcze nasz nekrotek. I dajmy mu w takim razie jeden, dwa, trzy. Trzy punkty będzie potrzebował. W takim razie możemy mu dać jeszcze. W sumie nie wiem.
specjalny, a niech by miał te urny kanopskie. Ale jego już wyślemy w tym kierunku bardziej, żeby nam pomagał. I dostępne zarządzenie w końcu i dajmy stawkę podatkową. Stawka podatkowa będzie dobra. I myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. W następnym odcinku będziemy przeprowadzać te armie w tą stronę do pomocy, żeby oni poszli tutaj, zaczęli atakować Arachnos od tej strony, a my naszego Arkana, gdy już podbije źródło wiecznego życia, przekierujemy tutaj, do Karakzorn. Poza tym będziemy mogli sobie zrekrutować w końcu sfinksy bojowe, to też całkiem fajna sprawa. No i tyle, jak na razie. I będziemy dalej ścigać tego Ruela. Raula, czy jak on miał? Rakala, o. Więc do zobaczenia i cześć.